Cześć, jestem Madzia, jestem w Ajonie i gram sobie na gitarce. Obok mnie sobie stoi Teo i robi dobre wrażenie. Jak stoję. Tu stoi Kuba, też miał robić dobre wrażenie, ale jak zwykle mu nie wychodzi, a grał na skrzypcach, ale dzisiaj marudzi. Tak, to jest Kuba. Ha, ha, ha! Wspaniale! Tak, i jest jeszcze towarzysko z nami, Cindera. Tutaj będzie biegać, leczyć i też robić dobre wrażenie. Tak, ale się nie odezwie niestety. Czekaj. O, przybrała się. Napisz, że ma fajną kieckę. O, przywitała się. Dobra, lecimy. O, Kuba już gra. To my tu imprezę zaczynamy, a ty lecimy. No dobra, no to prowadź. Ha, ha. Ja pierwszy punkt mam zrobiony, prowadź. Ty prowadź. Wodzu, prowadź. Ja mam prowadź, ale czemu ja prowadź? Obóz szkoleniowy Teminon. Ale gdzie, do kogo ja mam iść? Czekaj, niech ja go znajdę, do kogo mam iść. Prowadź Magda. Jarosław. Dobra, nie. W tą stronę. Nie. Ale ja mam przejść na tą drugą wyspę, to jak na tą drugą wyspę się tu przychodzi? Ja nie znam tej lokacji. Lata się, wiesz? Lataj. To jest jedno z tych nielicznych miejsc, gdzie można sobie polatać. Tu, tak. O. Naprawdę? Ja mogę sama lecieć na drugą wyspę? Tak, możesz. Generalnie ja chciałem lecieć dużo, dużo wyżej, ale mi się umarło. Tak, bo ja chciałem lecieć nad tą ognistą kulę, ale tak dosłownie 5 metrów od tego mi się skończył lot. Madzia, słońce, gdzie ty lecisz? Ja sobie na razie biegam i oglądam okolice. Czy wy wszyscy musicie za mną chodzić? No powiedzmy, że to w sumie tak. Ja nie wiem, czy wszyscy, bo ja czekam w miejscu docelowym. Boże. Marmarudy. Bambaryły. Dobra. Sam jesteś bambaryła. W ogóle jesteś leci. Fred Flintstone. Leci. Jeśli kiedyś wspominałem, a że... A kółeczko za nią. Ty mi coś wspominałeś? Tak. Ja ciebie tak nie słuchałem jak zwykle. Zapiął. Gdzie ja poleciałem? A ponoć to ja nie umiem latać. Znaczy, ja umiem latać, ale tak poleciałem, że odleciałem gdzie indziej. Latam, gadam, pełny serwis. O, a to tu, to ja chyba robiłem z jakiegoś questa. A tu drugi też jest tu ponoć. Nie, macie takie żółte znaczniki? A to co się obchodzi takie muzeum i gada się po kolei z nimi chyba. Informacji na temat pola. Jest tu taki quest. No cóż, w końcu to jest kampania na 25 poziom, to co? No właśnie. Ano. Aha, to ty teraz to Teo masz, tak? Żeby pogadać z tą Sirenę, no i jest tak? Filmik, no. Gdzie ona jest? Tu w środku, po prawej stronie. Nie mogą ponieść dużych strat. Dobrze, to ja tutaj widzę, że tu jest dobry kawałek, dobre miejsce, żeby się ustawić. O! Mogą jednak sparaliżować. Tak, stój, rób dobre wrażenie. A wy możecie stać przede mną i klaskać. O, Hika do mnie szepcze. Do sukcesu jest zatem wyłączenie generatora pola eteru. Nie wal tak tą klawiaturę, ona też ma uczucia. Boże, ty sadysto! A potem ty mi nie jęcz, że ci klawiatura nie działa. A to... Okej, okay, następna. Kiedy ci jęczałem, że mi klawiatura nie działa? Już ci mysza nie działała, internet ci nie działa, teraz pora na klawiaturę. Cześć, mi bardzo dużo rzeczy nie działa. Na szczęście tak. to co trzeba działa. Niebieskie tabletki też czasem potrzebne. Nie, oszczędzam. Nie, wiesz co, akurat te oszczędzam, bo chcę zrobić jak w tej reklamie, wrzucę do baku i wieżał to urośnie. Zawsze chciałem mieć terenówkę. Ale wiesz, to niebieskie na głowę, nie na tą główkę, ty z bereźniku jeden. Ja na głowę, Jezu, to mam różowe. Jedno i drugie służy do myślenia, więc mogłem się pomylić, no. Dobra, a gdzie jest Klaudia? W Wilkowyjach. Aha, to lecę. Okej. To już, ja lecę. Startuję jak tu pole. Uiii! Na brzosy uważaj. Boże, to ja mam kółko z kolcami, wiesz? A, no tak, a... Moc zabiera dech w piersiach. Co teraz, znowu ci oflagują filmik? Nie! Nie ma muzyki. Znaczy, no jest, może. No to już jest, bo komuś telefon w tle dzwoni. Zawsze możecie zaśpiewać. O! Tak wam ładnie szło przed nagraniem. Teraz mam zadanie ratunek jeńców i się mi odblokowały nowe skrzydła.
Rafineryjeńców. To poczekajcie, no. Bo ja jeszcze tu te no, filmiki muszę nie przelecieć. Nie mam tego zadania. Jak nie? Przed chwilą mówiłeś, że masz. Kuba nic dzisiaj nie. A nie, misja uwolnienia więźniów, a ta coś o jeńcach mówi i mi się dlatego pokuprzyło. O, Cinderella dla mnie śpiewa. Jesteś Kuba niemożliwy. Widzisz, niemożliwe, a jednak. Nie, jak się nazywał ten program? Nieprawdopodobne, a jednak. Ojej. No jest taki na Polsacie coś, ale trudne sprawy. Matko, muszę koniecznie zobaczyć. Nieprawdopodobne, a jednak. Dlaczego ja? To ja sobie na was poczekam na placu Latis. Pozbieram sobie kinaszki. Co prawda nie można wystawić żadnego kubeczka, żeby zbierać kinaszki. Ale ja mam cwany sposób, jak je tutaj przechować. Zostawić w magazynie. No co, ukradną? Może w magazynie kradną? Jeszcze ostatnio na swoim koncie bankowym sprawdziłem, słuchaj, że miałem odsetki od depozytu 2 grosze, a jakieś tam opłaty za konto 3 grosze, więc po prostu interes robię na tym koncie. To prawda. Majątek. Dasz wiarę, że można wziąć obeliski na bitwę? Choć o, na właśnie, obelisk miałem sobie tutaj ustawić. Obeliksa to ty szanuj. Kisk to przenośny obelisk. Aż mi się coś przypomniało, to powiedzcie, żeby wam opowiedział po nagraniu, bo to się nie nadaje na wizję. Nie chcę. Aby wyznaczyć punkt. Co ty pośpiewaj? Popizgamy się z tematu, który przez kupę czasu był naszym pizgaczem, będzie fajnie. Możesz go umieścić w dowolnym miejscu. Jaka cezura. Tylko dla wtajemniczonych. Już wie, o kogo chodzi, więc. Gdzie jest Nereusem? A gdzieś ty już poleciała? We w środku jestem, o. Jezus, zostawić ją na chwilę samą, no. No tak pilnujesz, to tak masz, o. No ja niestety jestem skazana na przejrzenie wszystkich filmików. A no ty to tak, a ja nie oglądam wszystkich filmików. No właśnie. No, ona traktuje... O, znowu tutaj w tym obozie szkoleniowym, no co... No dobra, to ja już poczekam. Aha, bo ja nadal nie robię tych zadań. Dobra, to czekam na was na placu Lachty. Ty robisz dobre wrażenie, no zapamiętaj to. No, bo ty o tym nie pamiętasz i dlatego ci nie wychodzi. Boże, jeszcze jedna... A ty wiesz, że to jakiś głębszy sens jest w tym, co mówisz? Asmodianie są niebezpieczni, ale największym zagrożeniem w Otchłani są Balaurowie. To jest co prawie tak głęboki, jak rozkmina o tym, że kobiety nie rozumieją, że facet się nie domyśli. A gdzie jest Daktyl? Teraz z Daktylem mam pogadać. No to jesteś na tym poziomie, co ja, zaczekaj chwilę. Dokąd zmierzają? Serio? Tak. Ja te dwie pierwsze też przegadałam. No ale gdzie jest Daktyl? A ja nie wiem, gdzie jest. Zazwyczaj rosną na drzewach. A orki z Majorki. Albo z Poznania. I ze Stalowej Woli. Ale Daktyl jest aż tam daleko, to ja muszę czekać na was. Nie sobie nie poradzę. Balaurowie. Wiadomo tylko, że kiedy pojawia się Dredgion, trzeba się kryć. A tu gram na skrzypcach, na tym się skupmy. Trzeba się kryć, no. Dziękuję ci bardzo. I gdzie ta Klaudia jest? Co wow. Tej nie ma? Klaudia jest na tej dużej wyspie, tam w kącie siedzi. To był quest, który nazywał się Podstawowa wiedza o Otchłani. U mnie się tak nazywa. I mam, po szkoleniu odwiedziłaś Klaudię i dostałaś od niej kisk, który pomoże ci w twojej podróży przez Reszanta. Bo wiesz, Kuba, bo ty masz czerwone włosy, więc tobie trzeba tak dobitniej tłumaczyć, niż tak pospolicie jak nam. Tak. No, faktycznie daje kisk. Nawet dwie sztuki. Mam pseudonim artystyczny Michał Wiśniewski. Dobra, czekaj, mnie nowe skrzydło. Co oni śpiewali? Ratunek jeńców. Powiedz. Powiedz czemu. No. Świat twój milczy, cały blady od wzruszeń. Archipelag siarki. Czy my na ten archipelag... A nie, to ten... Dobra. Lecieliśmy na ten archipelag. Nie wiem, czy pamiętasz, jaka była beka, jak lecieliśmy na ten archipelag. A co, nie wiem, na to? Tak, nie wiem, to gdzie chodź, stoicie. To jesteśmy koło teleportu. Jakiego teleportu? No tu masz, o pan teleporter, telus. No.
Atelus! A bo wy tu jesteście, ja się w ogóle zagapiłem. Nieważne. No już. O, mam misję u niego na 45 poziom. No ja też, nowe skrzydła są u niego. A gdzie wy poleciałyście? To stoimy koło ciebie. I teraz będziemy lecieć. A gdzie lecimy? Lecimy na archipelag Siarki, na ten najbardziej wysunięty po lewej stronie, na samej górze plac, że tak powiem. A czemu ja nie mogę się tam teleportować? A czemu się chcesz teleportować? My będziemy lecieć skrzydełkami, nie wiesz? No. Teo, czekaj, lecę za tobą. Znaczy nie, to nie za Teo lecę, to za tą lecę. To ja lecę za tobą. Cinderą. Niestety cię nie dogonię najprawdopodobniej. Ma mi być przykro czy coś? Nie wiem, najwyżej manewry z poprzedniego czy sprzed dwóch odcinków, kiedy indziej się powtórzy. Jakie manewry? A te manewry? Dziś dobrze wiesz jakie. No wiem. Wiesz jedno słowo i te klimaty. Na przykład orki. Ale się ciemno zrobiło tu. Nieprzyjemnie. Wspaniale. Ty, a mam teraz dubstep tutaj. Też to miałam właśnie przez chwilę. Miałam pytać, czy tylko u mnie tak jest. Turu, 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 tu dum, tu dum, turu, tu, 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 tu. A ja nie mam muzyki włączonej. To możecie mi chociaż pośpiewać. Daleko. To daleko jeszcze, czy nie? Czemu ty lecisz tak wysoko? Ja? W sensie? Nie lubię nisko. Żeby ci, nie wiem, zaśpiewać, że pan radością mam, albo coś takiego. Pan radością mam, chcę śpiewać mu, bo pan radością moją jest. Dobra, dobra, później wam pośpiewam, bo żeby tutaj, wiesz... Nie lepiej już jakiś Jesus is my friend? Albo coś tam, Jesus Christ is superstar, jeszcze było coś takiego. Halo, słońce, pikuj do góry, bo ty nie lecisz do góry. Czemu się mnie nie słuchasz, torbo? No, nie mogę lecieć do góry. Próbuję lecieć do góry, a ta się zaraz zderzy ze skałą. Odejście na drugi krąg robimy. A ja muszę sobie odpocząć, bo mi się czas lotu kończy. Ja mam jeszcze pół, ale nie mogę polecieć do góry. A ja sobie tutaj... Ja już dobra, jestem na tutaj miejscu. Nie... A, biją mnie, biją mnie. Czym się leci do góry? Wznoszenie się R. Mnie R. Biją. R. Czas lotu mi się kończy, mnie biją. Widzę, że ci się kończy czas lotu, ale ja też zaraz umrę. Łap bo nie... mnie! Bądźcie chociaż jeden pożytek w życiu. Które to tam zostało na tej poprzedniej wyspie? Na dole. No, któro? Ja! Zastanawiam się mimo wszystko, czemu ja się nie mogę wznieść do góry? To na pewno przez tą bombę atomową. Nie mam czego, o. Mam. Już idę do ciebie. Chyba. A jakbym kawałek odleciał. Tylko cię nie widzę, nie wiem gdzie jesteś. Ale że do mnie lecisz? No. Ja sobie na korzonku stoję. Nacisnąłem R. Na korzonku? R. No latacie tak koło mnie. O, przyleciałeś koło mnie. A ja zaraz... Na lewo, na lewo. Na lewo. Na korzonku, na lewo. Jak grubym trzeba być? Powiedzcie mi. Takim jak ty. Dobra, już ci wylatuję, może mi wystarczy. A tu jestem, tu. Tu. A skrojno. Tu jest, no i gdzieś u ciebie się, ja nie wiem. Na górze, wiem, na górze. Ja cię widziałam, leć do góry. Ja się zaraz chyba zabić będę musiał, bo po prostu... Albo mi się coś zbugowało, nie mogę się wznieść w ogóle. Cały czas lecę na tej samej wysokości, albo spadam. To niedobrze? No, bardzo niedobrze, bo ja tutaj chciałem jakiś szczyt zdobyć, a na razie to ja się w głębiny rozpaczę. Mówisz, że ciężko z twoim szczytem ambicji? Czy się z moim może i prościej, ale coś mi skrzydła szwankują. I teraz się... pokraka jest. Aha, tu mamy podlecieć. Tutaj. A, widzę, widzę. Istnieje szansa, że może... O, jestem właśnie w krainie dubstepu. Znowu? Musimy teraz... Tak, bo się cofam, wiesz? Bo próbuję na razie złapać miejsce, w którym mogę odlecieć wyżej. A teraz mamy więźniów odnaleźć. No tak? I oni są po drugiej stronie wyspy.
Ja się zaraz generalnie zabiję, więc chciałem pozdrowić w tym momencie mamę. Powiedzieć, że bardzo dziękuję za to, że było mi dane ją poznać. No, dane mi, tak, najbardziej się cieszę, że... A czemu ty jesteś pingwin? Dobra. A bo ja pingwin. Pingwin słodka. Boże, jaka ty jesteś gruba, to aż mi, nawet mi cię nie żal po prostu. Czekaj, bo ja chyba też tu mam jakieś cukieraski. No tak, ale to jest, ta wina jest gruba i dlatego spadła, bo jej skrzydła nie były w stanie, wiesz, ona macha tymi skrzydełkami i nie były. O, jesteś w stanie... pingwinkami. Skrzydłem wachlujesz, Boże. Lodowy, lodowy. Boże, a jak podskakujesz, jakieś pchły z ciebie wyskakują. Cześć, Matias, chcę się tu uzdrowić. Tu z pleców, to od tego, od mojego łuku, bo w ogóle nie zauważyliście, jak ja ładnie wyglądałam, wiecie, ale wy jesteście niedobsi. Nie zauważyłeś. Nie zauważyłeś, że byłam u fryzjera. Co robiłaś u fryzjera? Pani fryzjerka nałożyła mi odżywkę. Kochanie, byłaś u fryzjera. Wyglądasz tak samo jak wcześniej. Ile zapłaciłaś? 250 zł. No. Kochanie, miałeś brodę i włosy do pas. Krótkie włosy, jesteś wygolony. Ile zapłaciłeś? 12 zł. To jest rewelacyjny przykład tego, jak koszą no, fryzjerki. Ale u nas na przykład, jak masz krótkie włosy, tak jak ja, tak jak w moim przypadku, to męską cenę biorą. Za odżywki też? Nie, za obcinanie. Ja tam, wiesz co, ja tam nie wiem, nie jestem krótkowłosą kobietą, więc ciężko mi być. Mnie kasują jak faceta, więc cieszę się z tego. A co jestem... ty robisz? A to Cindy. Ona, ty. Ona? Bądź on? Ty. Ale duży pingwinem. Ale duży. Ale serio, to największy pingwin z naszego stada. No. To się teraz tak da to... Leś jej tak napisz. Ale masz pingwina. Napisz, jesteś największym pingwinem z naszego stada. Kowalski, opcje. Ona moje kółko maca. Ring. Powiedz jej, że to nie jest... Dobra, nie, to by było chore. To co, lecimy? Bo też już masz prawie cały ten. A są tam ci więźniowie? Są. A my na Kuby nie czekamy? No weźcie na mnie, poczekajcie. Ja nie wiem, na mnie jakoś nikt nie chce czekać, cholera jasna. Ja nie wiem, nie, jak... nie, tylko ja skórzenie się zaplątałam i zostałam. Wiesz co, ja mam coś, czego ty nie masz. Co, że cycki? Drewniane. Jedyne słuszne. Dobra, jestem na zachodnim odłamku Latestranu. Ojej. Latestran. No, teleportowałem się tutaj, bo przynajmniej wysokość będę miał, więc nawet jak będę opalał cały czas, to istnieje szansa, że złapę dobrą wysokość. I tu są jeszcze te wiatraczki, co dają, wiesz, bonus do lotu, a ja mam niecałą prędkość lotu. Możesz od razu lecieć na wyspę Niełaski. Ty, i teraz... Po prawej stronie. Bo my tutaj musimy dotrzeć. Wyspa Niełaski. No jestem teraz nad tym Nie wiem, widzicie mnie chyba zresztą na minimapie. Tak, dlatego mówię, po prawej stronie jest Wyspa Niełaski. A to ja mam Sindrare po lewej stronie. Ale ty masz lecieć po prawej, bo my też tam teraz dolecimy. Bez sensu, żebyś drogę nadkładał. To gdzie my teraz lecimy, że się zapytasz? Macie takie złote znaczniki w brązowych medalach, tak, jak ty? To właśnie to mamy zrobić teraz. To tam lecimy, tak? Tak. Ho, ho, ho. Wspaniale. Jak się ten nazwał, ten gościu? Co to mówił? Daktyl? Nie, Fernando Rivera. O. No, ten. No. Strażnik więzienny. O, to zrobimy tego questa dzisiaj. No, tylko powiedz mi, na jakim poziomie to jest? Czy to jest na dole, czy na górze? Na dole chyba. Na tym samym. Zaraz ci powiem. Na dole. Na dole? Nie wiem. No, dobra, górze, lecę w twoją stronę. Na górze nic nie ma. Generalnie strażnicy... Tak, na dole. Strażnicy mają 28 level, więc ja tutaj zacznę ich bić, bo nie wiem, co mamy zrobić z tymi, wiesz, więźniami. Zjeść. No, zjeść to mogliśmy asmockich więźniów. A co, że nasze to trefne?
Nie, nasze jeszcze się nadaje do walki. No jak ale się... przynajmniej mięso z dobrego chowu, no. No tak. Jak to było? Stały partner, większe bezpieczeństwo. Tak, o dokładnie, o to chodzi. Boże, jaki ten odcinek jest popieprzony. Dlaczego te kurczaki są inne, bo są popieprzone czarnym pieprzem? Przedmiot nie pasuje. Jedno z cześć. Lepszych... Cześć, więźniu. Reklam chipsów. A ty wszedłeś już do środka od razu? Ja sobie wleciałem, no. Aha. Z nim trzeba pogadać, jest filmik. Ruszajmy więc. Może te strażniki są beznadziejne. Dwa razy kopniesz i zdech. Towarzysz mu, mamy go doprowadzić do magiczny teren chroniony. A, czyli każdy sobie może pewnie swojego jeńca wybrać. Może tak być, a on za tobą biegnie, więc też jest fajnie. Nie poleci? Co za łobuz. Ale to nie jest daleko. Bezpiecznie uciec. Jesteś gotowy? Zaczynamy. I Sindeara w tamtą stronę idzie. Okej. A tu są te predatory, czy jak im tam? Po drodze tylko. No ja tak idę, że... drugi raz mi się filmik kliknął. No bo to mój był filmik. Ruszajmy więc. Czemu nie mogę kliknąć ruszajmy więc? No ja też nie mogłam i mój więzień nie chce za mną iść, pierdoła. Powinniśmy się pośpieszyć, ale to nie jest na czas, więc proszę się odstosunkować od mojego tempa marszu. Wiesz co, ja podejrzewam, że jak ty wzięłaś... filmik. Czyli Kuba pewnie prowadzi jednego. Nie, no mój nie chce za mną iść, wiesz? No mój też mną... nie. A mój za mną idzie. A to pewnie Kuba jak pójdzie, to on zatrybi całe zadanie. Też tak może być. Chyba, że każdy z nas będzie musiał po kolei kliknąć następnego. No to może chodźcie koło mnie, co? No to poczekaj na nas. Czekaj, bo ja nie w tą o, stronę. O, tu jest żołnierz ranga. Ty, tu jest Asmok. O, co się od Asmoka? No właśnie, piszcie do Cinderella, że tu jest Asmok, bo ten wieśniak na mnie biegł. Gdzie ty jesteś? Tu. Tu. No tu, już mam go. W sensie Kubę. Jak go masz? Dobra. Mam mnie, sorry. Ona mnie ma. Strażnik do mnie strzela. Tam się wieśniak kręcił, tam. Wiesz co, ja sobie rzucę taki piękny czar. Bum. Żeby skurczy byka wcześniej widzieć. A idziemy dalej? Znaczy, jest Teo? Jest Teo. No jestem. Żołnierz ranga 8, więc tam koleś był taki w miarę konkret, więc liczę, że może chociaż uda się... Aha, po prostu on ma w to wbiec. No wbiegaj w to. No wbiegł. Zatrybiło ci? No filmik jest. No to tobie zatrybiło, teraz my po kolei musimy wykonać to samo. Dobra. Kto mnie jakimś zaklęciem usprotkował? Dobra, jest jakiś oddział Sindera. Ratunkowy. Zdaj raport Nereusowi. No to spoko. A wy macie zatrybione też? Nie. Czyli co, kończymy i znowu będę do... No. Teraz ja mam. Madzia, nie cofaj się. Madzia, nie cofaj się. Bo to nie ma sensu. No ja się nie cofam, ja będę sobie tutaj strażniczków lała. Widzę, że tutaj nie da się teleportować. Chlip. To ja na was poczekam tutaj przy tym magicznym, może się na tego Asmoka poczaję. Dawno w sumie nie umarłem, to... No to idź prowadź ty tego, jak doprowadzisz, to powiedz sobie własnego, wezmę prywatnego. Ja tutaj, wiesz, będę stał z takimi dwoma latarynkami, takimi jak się na samoloty macha, tak wiesz, dwie do przodu, że tak... Tak, kołuj, na lewo. Ostatnio oglądałem Harry Pottera i tam Hagrid tak machał na ten taki rydwan, co te z Bobatą przyleciały. Tak, było, no. To ja oglądałam samo zakończenie. A myśmy właśnie jakoś oglądali... Ale jakieś 3-4 miesiące temu obejrzałam wszystkie filmy pod rząd, to wiesz. Wiesz co, u mnie w domu oglądają te filmy mojej tutaj siostra, głównie jak chore są. To leci albo Władca Pierścieni,
ale to bardzo rzadko, albo właśnie Harry Potter, więc ja do tych filmów tak podchodzę to do pożygu, ale ile można, nie? Nie, to no jak i co, oni zniknął ile zatrybił? Dla mnie najlepsza część to była piąta, a po piątej nie ogarniam zupełnie, co się w tej książce i w książce i w filmie dzieje. Książki nie przeczytałem po szóstej, do piątej... Ja nie wiem, czy ten, ale mnie nie zaliczyło tego zadania. Dobra, ja teraz biorę swojego. No to bierz, ja potem ja polecę jeszcze raz. Albo za duży odstęp i on po prostu nie nadążył za mną lecieć i zniknął przed samym końcem. Nie, dotarł, bo ja widziałem, że wleciał w tym. No mnie się też tak wydaje, ale mnie nie zapultało, chyba że Cinderze zapultał i dlatego. Za szybko lecisz. Tak ci ja tam na swojego pisała, czekam. Napisała. No widzisz, że tutaj on w ogóle stoi. Tutaj. A, w siarkę wlazłam. Tak to jest, jak się dupu do tyłu chodzi. Zazwyczaj się chodzi. Dobra, nieważne, no mów. Nie. Ja Harry'ego Pottera całego przeczytałam. Wszystkie książki, wszystkie części. A ja mam właśnie szóstą i pierwszą część siódmej. Nie, filmy są tylko w dwóch częściach. Co ja pierdzielę? No właśnie, właśnie nie wiem, co ty pierdzielisz. W siódmą część też mam. Właśnie patrzę na półkę z książkami i mam. A w sumie nie mam co czytać. Jak ci zatrybi, to daj znać. Nie pamiętam, czy piątą część czytałem. Ja na pewno wszystkie przeczytałam. Ja też. Czwartą czytałem na pewno, a piątą? Piątą na pewno zacząłem, to tyle pamiętam. No i co, i on zniknął. Ja mam filmik. A czyli ci zapultało. Że lecą takie do ciebie. No to dobrze, to teraz ja ten. Nie, mi nic nie leci. No ale na razie gadasz on z nim. On mi płacze, że go tego, że go wszystko boli. No ale zaraz o, teraz lecą do mnie, no. Ja w tym momencie wyłączyłem. Ojej, a smok tu biegnie! Gdzie? No do środka, do tego. Stoi przed tym. Masz ze sobą Hellera, więc spokojnie. Właśnie. Ja tu jestem zajęty. Rozglądam się właśnie. Madzia rozgląda się ze mną, czasami nawet na mnie. Mówisz, rzuci okiem. No, jej kółko z tyłu szaleje. Czyżby miało wbudowany wykrywacz hormonów? Feromonów. Z czym innym mi się to skojarzyło? Wiesz co, mnie na początku też, ale mam nadzieję, że nie myślimy o tym samym, bo... Chyba o tym samym. Bo źle to... Świntuchy. Czekaj, zaraz ci napiszę. Gdzie mi napiszesz? Szepcz na czasie, Majonie! Wyszepcz mi. Szepcz do mnie. Boże, serio na Skype'u muszę zwijać grę. Się zwijaj w kłębuszek. No, nareszcie. Przynajmniej dowiedziałem się, jak to się nazywa fachowo. Ale o tym myślałeś? Tak. Ale to ja ci napiszę drugie skojarzenie. Widzisz go już? Nie ma to jak uciekać z Pimpinem. Generał brygady Michalis wysyła nas na ratunek jeńcom. Mamy odprowadzić tego tutaj do lądowiska Teminon. Wszystko pod kontrolą. O, Hika przyleciał do nas. Dodajemy do grupy? No, jak najbardziej. Co prawda za chwilę będziemy kończyć, bo dzisiejszy odcinek będzie krótki. No właśnie dlatego, że brakowało tego czegoś z brzegu, co mi się nie skojarzyło. Ale wiesz, jak się wysuwają te ząbki, to tak... Świntuchy. Boże, ale jak ząbki? Przecież to by pokrzywdziło, no proszę cię. No ale wysuwają się, no. Narus. Ale normalnie się nie wysuwają. Może to jest tryb szlaban na przykład. Dobra, musimy wracać, tak? Teraz. Tak, ja se wróciłam, bo już nie mogę słuchać Kuby. Ale Nereus jest gdzie? W obozie treningowym. Na lądowisku. Tam, gdzie się pojawiłeś. A da się tam teleportować? Ja sobie obelisk ustawiłam, to ja se mogłam. To ja lecę. Pydy. No ja też lecę. Nie ma chodź Teo, polatamy. Przelecimy się kawałek. A, Kuba, będzie z tobą fajnie. Zawsze. A, siedzę ci wiecie, na co dupie. Mi się skojarzyło? Musisz tak latać w radu. Piosenka Sasquatch. O, patrz.
nie łaskocz mnie. Przeleciałam cię, Kuba. Chyba nie poczuł. No cóż. Nadal to przetrawiam, wiesz. Cicho, bo ja nie wiem, czy mam na górę lecieć, czy na dół. Wiesz, ale moja doktryna sprzed chwili, którą wam wymawiałem, stały partner, większe bezpieczeństwo, właśnie poszła się, więc to jest dla mnie ciężka sytuacja. Muszę się odnaleźć w tym wszystkim, no. A wiesz, że ja o tym samym u ciebie dzisiaj myślałam? No. Więc wiesz, akurat jedząc kaczkę na obiad, no ale cóż. Okej. Okay. Już Jarosław krzyczałem na początku, to już Madzia, starczy. Czy to przypadkiem nie ten? Nie dostaliśmy wiadomości? Też dostałaś teraz na Skype'ie, czy nie? Tak. Okej, okay, to będziemy koniec. Oddamy zadanie i kończymy w to chyba, to chyba do nich, bo ja nie dostałem. To wiesz, stały partner. Większe bezpieczeństwo. No ja tutaj czekam, gdzie się mamy u tego zameldować, żebyśmy mogli to skończyć. Już super. Lecę. Do mnie moje miotło. Do mnie moja desko. Ale jakie to jest wielkie drzewo. Że ta bijąca wierzba? Nie, jakiś taki dziki biały baobab to prędzej jest. Baobab. No w sumie nie, użyliście uwagi wcześniej. Ale to jest sążna nazwa, baobab, no takie... Określenie sążne, nie wiem czemu zawsze z tobą mi się kojarzy, tylko ty go używasz z moich znajomych. Mnie się kojarzy z czym innym, ale jak to mnie się kojarzy z Kubą, no to cóż. No bo tylko od niego to słyszę. Czemu mam wrażenie, że skojarzenie jest bardzo pokrewne? Bo z twoją grubością, wiesz? O, kończymy zadanie, moi drodzy. A w ogóle dobrze wleciałem? Koniec. Oczywiście, że źle. Kuba, dobrze wszedłeś? Nie ten otwór, znaczy ten drzwi. Brawo, brawo. Krótki, aczkolwiek bardzo soczysty. Na nagraniu, wiadomo, że Kuba. Odcinek krótki, ale soczysty. Dzięki, Kubie. No patrz, brzuszkami się dotykamy. Nie, dopiero... To bioderko, bioderko. Dopiero tu jest soczyście, tam śmierci. Bo się myje, a nie wietrzy. No ale tak to chyba dobra, nieważne, nie. Lewatywę miałem powiedzieć. I to powiedziałem, dobra. Kończmy ten Kuba, kończ, bo mnie zęby zaczynają swędzić przez ciebie. Co no, cię swędzi? Zęby. Ojej. Się podrap. A drapie się cały czas, żebyś ty wiedział. A jest tu ten, machanie, klękanie jest. To klękaj. To proszę chociaż ci ty. No cóż, Jezus, proszę cię bardzo, Maria. Kuba. Specjalnie dla ciebie. Niestety jestem kobietą, więc nie mam pojęcia, czy mi się to podoba. A, myślę, że zadowol... tak. Poczekaj, nie, pytanie do kooperatorek, czy mnie to zadowoli? Bo ja nie wiem, tak ze swojej perspektywy powiedziałbym spoko, ale gram kobietą, więc nie wiem. Jak tak przed tobą klęknie, no cóż. Dobra, kończymy. Dzięki za wspólną grę, myślę, że fajnie w Reszancie troszeczkę było polatać. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Ej, ale wiecie co, jeszcze jedno, Syndera to w ogóle to musimy stworzyć nowy instrument na potrzeby tej serii. Bo to będzie dobre. Ja sobie muszę znaleźć ten instrument i będziemy wszyscy grać na seksofonach. I to będzie nasz instrument Legionu, seksofon. To myślę, nie. Że to będzie najbardziej adekwatne, co może być. Tak. To ja rozwiązuję. Legion u mnie są uznawane tylko gitary. No i skrzypce. O Jezu, no to ja zacznę śpiewać. To Teo będzie grał na seksofonie. O. Dobra. Może być. Była ze mną Madzia. Byłam. Był Kuba. Byłem. I Syndera też była. Hikka gdzieś się pojawiła po drodze, ale jej pojawił nie widać. Chyba. Pojawił, przepraszam. Jak zwykle w topa. No pojawiło to. Do zobaczenia. Pa, pa. See ya. Pa, pa.